Przegląd piosenki żołnierskiej, partyzanckiej i patriotycznej, gdy piosenka szła do wojska, organizowany w centrum pastoralnym, cieszy się coraz większym zainteresowaniem uczestników. To jest cykliczna impreza, to jest już szósty przegląd piosenki żołnierskiej, nazywamy w skrócie, ale to jest taka piosenka partyzancka, patriotyczna, żołnierska. Przegląd w tym roku zgromadził 23 zespoły artystyczne z warsztatów terapii zajęciowej, z domów pomocy społecznej, z SDS-u. W rozmowie z naszą redakcją wiceprezydent Zamościa Magdalena Dołgan podkreśliła, że przegląd jest nie tylko jednym ze sposobów promowania naszego miasta, ale przede wszystkim to pokazywanie postaw patriotycznych oraz nauka tolerancji. Ale wydaje mi się, że oprócz tego, że promujemy nasze miasto, to jest to dla nas ogromna lekcja oczywiście patriotyzmu, ale też tolerancji, a to już ma taki wymiar ponadlokalny. Takie imprezy, takie wydarzenia powinny się odbywać w całej Polsce i na całym świecie. Jak uważa proboszcz parafii świętego Michała Archanioła, Wiesław Galant, to wydarzenie jest potrzebne, ponieważ pomaga w integracji. Jest ono bardzo potrzebne dla takiej integracji uczestników warsztatów terapii zajęciowej i cieszę się, że to wydarzenie jest organizowane przy parafii świętego Michała Archanioła w centrum pastoralnym, gdzie mamy warsztat terapii zajęciowej, ale przez to wydarzenie nawiązują się takie wspaniałe więzi, które przekraczają już i granice naszej diecezji i także, mam nadzieję, przekroczą granice województwa lubelskiego. Organizatorami szóstego przeglądu byli Katolickie Stowarzyszenie Służba Człowiekowi w Zamościu oraz warsztat terapii zajęciowej przy parafii świętego Michała Archanioła w Zamościu.